Witam wszystkich bardzo serdecznie na vlogu. Robimy dzisiaj spakonikon, ale zajechałam pod lewiatan. Proszę bardzo. Zajechałam pod lewiatan, żeby kupić koniczkom marcheweczkę i z Gretką, i kobyłką. Więc tak, będziemy dzisiaj odświeżać, bo trochę nie obcina mi grzyw. Troszkę bardzo. Znaczy kobyłki bardziej są zadbane, bo dziewczyny nad tym pilnują, żebym ja obcinała, a moje to tak. Mają obcięte grzywy, nie mają takie... No trzeba je ogarnąć, te koniczki. Dobra, lecimy do sklepu. Mamy marcheweczki, pakujemy. Na pudełku lody, a ten... Mamy już marcheweczki, więc lecimy do szarży. Jestem właśnie już w szarży. Chodzimy. I jak zwykle pustki, tam jest tylko darma w angielskiej. No i pustki, pustki. Tutaj jest zielono otwarty, czyli według moich dobrych obliczeń. Bo nie są wszystkie na łące. Ui, będzie podróż na łąkę. Hic. No, ale jest piękna pogoda. Nie jest aż tak ciepło, ale za to jest słoneczko, miło i przyjemnie. Nie wieje tak mocno. Wiało mocniej. Dzień wcześniej. Dobra, lecę do Sławka po klucze i po habetki lecimy. Mam już kantarki wzięte, uwiązy, dwa kantary, dwa uwiązy i idziemy po trójkę z gredów. O Jezu, jak jasno. Na łąkę, więc troszkę będzie do przejścia. A wezmę tylko Kaśka na kantar i Portoska, bo Portosek nie pójdzie sam, a Kaśka też nie pójdzie sam. A Łelcio sam za Kaśkiem pójdzie. To jest dobry deal, nie trzeba od razu, wiecie. Można wziąć trzy konie, a to dużo się nie namęczyć. Dotarłam już na łąkę, przechodzę przez bagno. Teraz wam pokażę. O, panie. O, proszę bardzo, bagno. A moje budki takie. Ale na szczęście jest z boczku przejście, więc jest gites. Wyprowadzam Cmoczka i Wigorka. Raczej ja Cmoczka, a koleżanka Wigorka. Dobra. I lecę do zgredu. Co, Cmokarski? Trzeba ci zrobić nowy warkocz. Uelo, Ikar! O, czekajcie. Widzicie? Tam są zgredy, wszystkie trzy. Uelo, Ikar, Portos! Dobra, idziemy do nich. Co się patrzycie, dwa cielebuny? No dosłownie. Hello, dzieci! Co tam, Majgorek? Nie ciebie chcę. Z Gretki, hello! Nie mam marchewki, moje drogie. No co się tak patrzycie na mnie? To ja! Hello! Dzień dobry. Chwila zastanowienia. O, dobry! Cześć! Cześć, Dudusie! Cześć, Dudusie! Cześć! Dobra, będziemy was brać. Ja będę was brać. Tylko jeszcze waszego brata muszę. Jest i Porty! Porty! Hello! Cześć, Porty! Halo! Konieł! Cześć! Ojeju! Taki obrażony, że musisz zejść? A, bo zgredy za mną łażą. Mam wszystkie trzy, nie obejmę ich w kadrze, ale tak, tu jest Portos. O, ironio, ma większy łeb Portos od Uela. I niestety się nie mieści troszkę na niego kantarek. Tu mamy i Kaśka. I... Belur, chodź! No chodź, Bel! Chodź, Uelo! Uel, czy się obraził? Chodź, Uel! Ciebie też biorę! Pierworodny się obraził. Chodź! Nunusiu, dobry konik! E, Portos, ja cię widzę. Powtóreczka z rozryweczki. Portosik. O Jezu, coś tu brudne. I Kaśko. I Belur! Dotarł do nas. Moja kochana trójca. Dzidzia, dzidzi. Co ty, Portosik, taki szybki? Nie idziesz na jazdę, spokojnie. Potem pójdziemy na trening po prostu, na ring może. Zobaczymy, czy jest wolny. Albo pójdziemy do lasu. Nie wiem, co ja jeszcze będę robić. Zobaczymy. Wyszliśmy już z łąki. Powiem wam, myślałam, że będzie ciężej sprowadzić trzy konie. Ale nie jest źle. Z dwoma se radziłam. To z trzema, nie? No, Łelcio i tak się najlepiej pilnuje. Gdzie tam? Nie musiałam nawet, wiecie, czekać na niego czy coś. On ładnie sprzetuptał, wyszedł z łąki. Te dwa ciamoki młodsze. Troszkę gorzej, ale jakoś nawet, powiem wam, sprawnie to poszło. Ładnie wyszły.
Uelop za nimi. Zamknęłam, włączyłam prąd i poszłam. Jest dobrze. Jest dobrze. Mamy już trzy habetki w boksie. Od lewo. Ikar, Uelop, Portos. Damy im trochę marcheweczki. Proszę bardzo. I będziemy zabierać się za ogarnianie ich. Zaczniemy teraz od Portosika. Co Portofino? Od Portosika. Ja tylko zwiążę włosy i zaczynamy go ogarniać. Mam już jego szczotkę, jedną i drugą. I lecimy. Co i Kaśko? Tu i Kaśko zagląda w boczku. Tu jest Portosek i zaczniemy sobie po prostu przeczyszczenia go szczotkami. Jest całe brudne, bicia. O Boże, koszmarnie brudne. I ranę ma. Cała cepol. Cyk. Jeszcze wiadomo, nóżki się przetrze. O. Pyk. Miękka szczota wchodzi w ruch. Pyk. Pyk. Hops. Czarnuchu ty. Ty czarnuchu. Pyk, pyk, pyk. I zaraz będzie czyściutki. Teraz robimy grzywę, popsikamy. Porty! Musisz stać, dzidzia. O, rrt. Nie, bój się, przecież ty... umiesz, no się... ojej. A, bo tu i Kaś. I Kaśko. I psik, psik, psik. Dobry koń. Jeszcze zadek. Hola. Stoimy, stoimy, dzidzia. Stoimy, dzidzia. I psikamy. Psik, psik, psik. Przechodzimy daleko na drugą stronę. Psik, psik. Dobry koń. Bardzo ładnie. Masz, dzidzia. Am, niam, niam. Masz ikar, że go nie dziabiesz. Uelo nie widzi. Gdzieś. Dobra, idę grać Uelo. Uelosiowi ostatnio. E, stary, masz. No co, zazdrośniku, teraz nagle chcesz? I rozczesujemy. O Boże, ale... się długą zapuściłeś, koleżko. On ma grubą strasznie tą grzywę. Słucham pana. Słucham. Co ty? Co ty robisz, Iker? Najpierw tu Portoska. Ty na końcu, Lidia. Opa. Dobra. I ogon zrobił już bez was, bo mi ciężko z kamerą. Moi państwo, ogon rozczesany. Patrzcie, ile go jest. Jest, opa. O. Pięknie się rozczesuje. Och. Dobra, będziemy podcinać, co? Portosik, lecimy z podcinaniem. To są moje ukochane nożyczki. Ja je obcinam zawsze tymi nożyczkami. Jak mówiłam, że mam, ja obcinam grzywę, to ja poproszę te nożyczki. Ale niestety, one się stępiły.
No cóż, trzeba będzie je naostrzyć jakoś, nie wiem jak. Biorę jakieś inne, nie wiem czy one się sprawdzą. Ja kocham moje stare czarne nożyczki. No dobra, trudno. Bo przy tym ogonie portoska trochę było ciężko, bo on jest gruby i tak cięłam i takie, kurde, nie idzie. No to zmieniam, zobaczymy jak tymi wyjdzie. Proszę bardzo, pięknie równo obcięte. Włączając kamerę trochę poruszałam, ale było równiutko. Och, proszę zobaczyć, równo pięknie. Ogon wygląda cudnie. No jesteś piękny, Portos. No jesteś, teraz lecimy z grzywą. Mam nożyczki, o, proszę bardzo. Nawet nieźle obcinają, ale to nie są moje nożyczki. Musiałam się przenieść na telefon, bo padła mi kamera. Zobaczymy. Porównamy sobie obraz i mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzach, który obraz lepszy. Ja też będę patrzeć, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, zabieramy się z powrotem za robotę. Teraz robiłam grzywę od kupna Portosa. Tutaj taką wolałam podciąć końcóweczki na grzywce. Nie jest źle, w nim nie ma aż takiego boba złego. Tak, Portosek? No nie załamuj się. Tu mam grzywę. Mam nadzieję, że jest równo. Widzę małe niedociągnięcia, ale nie jest źle, bo on nie umie właśnie tak opuścić głowy, jakby tak stał. O, poczekajcie. O, Portosek, będziesz stał tak ładnie. O. Pięknie, nie, już podniósł. No nie będę kombinować, po prostu. Jeszcze nie umie się ustawić tak jak z gredy, ale wydaje mi się, że jest prosta w miarę. Jakoś pójdzie. Co i Kaśko? Kaśko cały czas się domaga miłości. No widzę cię przecież. O Jezu, widzę. Uela też widzę. Dobra, teraz przejdziemy do ogona. Ogon, Uela w tle. Ogon jest, proszę Państwa, taki. O. Ty, czy ładnie jest? Ładnie jest grydę? Ładnie? Polecacie? No, proszę bardzo. Jest prościutki. I co, brat ładnie wygląda? Akceptujesz? Kierowniku? Czyli chyba tak. Uelo ze mną obcina ostrogi. Co, Ueloś? Nie mam już nic. Co, chcesz mi do łóżka szepnąć? Teraz jeszcze ostrogi, portosikowi obetne. Bo wygląda o to zwisające to. Ostrogi obetne, żeby wyglądał jak sportowy koń, a nie jak koń ze wsi. Wiecie, jak obcinam włosy tutaj na pęcince, to staram się jeszcze ładnie wyprofilować tą nóżkę. Czekajcie, muszę się niżej schylić. Widzicie, żeby tak nie było tych odstających włosków. Portos! Tutaj o, cyk. I ładnie profiluję mu pęcinkę. O, tam już też zrobiłam. Tam przody zrobione. O, tak ładnie profiluję ją, żeby była. Przody też już zrobione. I to koniec, protosik. Ty masz już wolne, już się zdążył, że tak powiem, otrzepać. Więc już jest, kurde, szogun mały. Dobra, odprowadzam go do boksu i lecę z Łeciem. Zaczniemy od wyczyszczenia go troszkę, bo wygląda okropnie. I zabierzemy się za obcinanie grzywy, właśnie ostru, ogonka. Rozczesywanko.
Łelo, jak widzi nożyczki, to opuszcza łebek, bo wie, że matka będzie mu obcinać grzywę, żeby był ładny. Najpierw grzywka poleci, dosłownie ci, bo nie lubię strasznie prostych grzywek. Nie lubię, wyglądają jak takie jasie. O, ale bardzo, bo jestem mała, niziutka. Nie no, żartuję, no. Troszkę niżej, łel. Welur. Niżej. Dawaj. Ej, bo grzywka jest okropna. Wygląda okropnie, ale no co ja poradzę. Ciężko jest z jego porostem grzywki. Dobra. Teraz grzywa. Lubię u niego grzywą wcinać. Zarąbiste to jest. I tak koń się powinien ustawić. Dostał marcheweczkę za dobrą robotę, o, plus minus, tak to wygląda, nie jest aż tak równo, ale nie jest źle, mogło być lepiej, co, Łeloś? Nie jest źle. I Kasia się domaga? Dobra, przechodzimy do ogona. Teraz pokażę wam, złapię za ogon, proszę bardzo, równiuteńki ogonek, o, cyk, i jeszcze ostrogi, tu i tu. I znowu trzeba ładnie wyprofilować girkę konia. O, panie. Cyk, cyk, cyk. Ładnie, trzeba patrzeć, o tam coś niedociągnięcie. O, jeszcze tu coś tam widzę. O, pyk, pyk. I ładnie wyprofilowana girka. I jeszcze razy, jeszcze trzy trzeba zrobić. I teraz największy brudas idzie w ruch, bo jest pół biały. Dwa czarnuchy już zrobione. Teraz ty, Ikar. On już jest taki zarośnięty. Że to szok. I brudas do potęgiętej. Dobra, dzidzia. Psikadełko. No chodź, no. Czemu tylko Łeloś się nie boi? Chodź. O, ładnie. Psik. O, widzisz, przeżyłeś. I teraz jakże bardzo cudowna grzywa jego. Tu w ogóle nic nie ma, tam coś jest. Uwaga, Ikar. Psik, 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 psik. O Jezu, tragedia. Jeszcze ogonek. Uwaga, uwaga, Ikar. Psik, 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 psik. Psik, psik. That's it. Dobra, rozczasowanko będzie, ale co za sekundę. Niech trochę się wchłonie i dopiero po chwili.
Zrobię może najpierw ostrogi u niego, bo tu będzie więcej roboty. Dowiecie się. Dowiecie się za sekundę, co ja mu zrobię. Bo u Ikara to jest grubsza sprawa. Z tą grzywą. Nie jestem pewna, czy ja to zrobię. Ikar też nie wie, nie jest pewny, czy ja chcę to zrobić. Bo ja tak średnio chcę to zrobić, nie mam chęci. Ale no... Z aktualnym stanem jego grzywy to bardzo jest skazane. U niego to chyba ostrogi najmniej rosną. U Elcie i u Portoska najbardziej. Opa. No tu nie mogę bardziej, bo tu jest rzeczywiście ostroga taka, że to pod włosami jakby jeszcze jest tkanka taka twarda. I zostawiam mu po prostu tak. I jeszcze tyły. No chodź. No, tu to w ogóle co to jest? Tutaj coś jest, czegoś tu nie ma. O Boże. Ja nie wiem, co on robi z tą grzywą. Tam u góry nic nie ma chyba, albo po drugiej stronie. Oj, Ikar, Ikar. Dobra, i stwierdziłam, że robię to. Robię to raz a dobrze, trudno, trzeba. No bo jego grzywa jest tak. Oj, przepraszam, jakieś tu w ogóle go nie ma. Tu nie ma w ogóle grzywy. Tu jest długa grzywa. Tu w ogóle w trakcie, o, proszę bardzo. Z kim się porypał, tutaj znowu pusto. Tu jest jeden flaczek. Tutaj w ogóle jak u cioci jadzi, zaplatają się. Takie wiecie, taka fryzura dotąd, taki boby ala, nie wiem, czy ja dobrze to nazwałam, trudno. No i tutaj robi się właśnie jak ciocia Jadzia i w ogóle wygląda to okropnie. A zbliża się zima, więc w sumie nie ma much. Tu jest plus, nie ma much i w razie co jakby chciał się odgonić, no to wiecie, będzie miał na wiosnę, lato. Już mu myślę, że urośnie, bo jemu szybko rośnie, tylko on się bawi, on gdzieś się zaczepia i ciągle mu ta grzywa jest taka. Jest tam dość. I zetnę mu raz, a dobrze, może urośnie równa. A ty masz być grzeczny, mój drogi. Zobaczymy. Dobra, zaplatam warkocze i lecimy z tym. Zrobiony, lecimy z pozostałymi i widzimy się, jak już to ogarnę. Dobra, mamy to. Są warkocze. Dobra, będzie pierwsze cięcie. O panie. No dobra. Ach, ciężko, ciężko. O, może tak coś zrobię. Jedziemy. A, ja to robię. Przepraszam, Ikar. O kurde. Zrobiłam to. Mam, co ta jaja? Oj, przepraszam za okno. Ja to zrobiłam. No dobra, moi mili. Idziemy dalej, zobaczymy, no. Obcinamy. Jezu, żebym się nie zwaliła, bo ja tutaj na takim o. Bo Ikar jest wysoki. I warkoczyków nie ma. Panie, jeszcze tu muszę pościnać. Jezu. O, panie. O, well. O, kurde, blacha. No dobra, pościnam mu te resztki. Widzisz, co ja się narobił? Ja dalej w to nie wierzę, że ja to zrobiłam. To jest i Kasia grzywa.
Ale ja ci pierniczę. No dobra, równamy. Już nie ma co płakać, równamy. Uwaga, moi mili, tu mamy grzywkę i... Ta-ta-da-da! Aż mnie kaszel złapał. Jezu. Ikar, co sądzisz? O, panie mój. Nie wygląda... Po tej stronie wygląda jak Ikar, jak normalnie, ale po tej... No i Rokes, jak się masz? Na razie mini. Tu mam mini Rokesika. Tu nic nie ma prawie. Bo tu najbardziej leżała i musiałam obciąć mocniej. Nie umiem Irokeza, przepraszam. Ale no jakoś tak. Tak to wygląda. Jezu, fale Dunaju. Tu jeszcze troszkę zetnę, tak wyrównam to, co mogę. Ale no, o panie mój. To wszystko na dzisiejszym vlogu. Żegnam się z wami, z Ikaśkiem. Idę je odprowadzić na łąkę. I do następnego. Papatki!